przejazdy, zaczęło się od jeżdżenia do Turawy, a później kilka razy gdzieś dalej. I pamiętam taką dalszą wycieczkę, to udało mi się dojechać, to chyba też przy niewiedzy moich rodziców nawet, do Kędzierzyna-Koźla i z powrotem. To wtedy to był dystans naprawdę bardzo duży. Teraz wiem, że to jest 110 km, wtedy nie miałem licznika. I tak to się zaczęło. Wyspecjalizowałem się w wyjazdach takich jednodniowych, że wyjeżdżam rano z domu koło wschodu słońca i wracam wieczorem przy zachodzie słońca. I to są takie dystanse rzędu 200, 230, 250 km. Chyba takie największe, najdłuższe to rzędu 260 km. To gdzieś jak, prawda, jechałem z Opola, bo lubię jeździć na Podkarpacie na przykład i kiedy mi zależy, żeby w ciągu jednego dnia taki tranzyt zrobić, oddalić się od domu maksymalnie daleko, to wykorzystuję wtedy całą długość dnia i jak wyjadę powiedzmy o 5 rano, no to do 21 to jestem gdzieś tam koło Szczucina, już tam po drugiej stronie Wisły w województwie prawie że podkarpackim. Ostatnia wycieczka była na Pradziada, czyli najwyższy szczyt Jeseników. Ode mnie z domu na tą górę pod tą wieżę telewizyjną 109 km w jedną stronę. No jest to duży wysiłek, dlatego że ten podjazd, który no, trzeba pokonać z Opola, on jest co prawda stopniowy i to jest cały czas stopniowo pod górę, ale jest skumulowany na tym ostatnim odcinku. Mniej więcej te ostatnie 10, może 12 km to jest ten moment, kiedy już mamy w nogach prawie 100, a musimy jeszcze wykonać pracę, żeby wjechać na sam szczyt. Cała trasa z Opola na Pradziada i z powrotem zajęła mi 234 km i przejechałem to w 13 godzin. Przy czym dodatkowo, to mówię o godzinach jazdy, 4 godziny mniej więcej to były przerwy. To gdzieś stanąłem, to zdjęcie zrobiłem, to się czegoś napiłem. Także całość 17 godzin, wyjazd o 5 rano, powrót o 22. Mam kilka rowerów. Ten pierwszy rower, o którym mówiłem, który jeszcze w czasach mojego dzieciństwa mój tato kupił, no w pewien sposób mam do niego sentyment. On jest na dzień dzisiejszy może takim mało atrakcyjnym pojazdem. Są lepsze rowery, lepsze hamulce, lepsze koła, lżejsze, prawda? Ale jeżeli się jeździło na czymś kiedyś, człowiek się przyzwyczaił do tego, to wydaje się, że jest coś takiego, co chciałoby się powtórzyć, prawda? Jeżeli jadę tym rowerem, to mi się wspominają czasy, kiedy jeździłem gdzieś tam na początku lat 90. w Dolinę Dunajca. I obecnie mam kilka takich rowerów. Powiem tak, w latach 90. miało miejsce wielkie takie szaleństwo związane z pojawieniem się górskich rowerów, które były bardzo ładnie pomalowane, miały przerzutki, szerokie koła. Ludzie kupowali te rowery i masowo wyrzucali na śmietniki, właśnie wystawiali gdzieś pod blok jako niepotrzebne, albo oddawali na złom te stare rowery polskie. Obecnie również można na PSZOK-ach, tak zwanych punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, znaleźć te rowery, które gdzieś tam są po prostu przez ludzi oddawane. I powiem tak, nieraz widzę te rowery i korzystam z takiego udogodnienia, które jest dostępne dla mieszkańców, mianowicie można w ramach programu Drugie Życie Odpadów stać się właścicielem takiego roweru. Wystarczy zgłosić się do tego punktu PSZOK, kiedy jest tam taki rower do obsługi, wypełnić formularz, w którym jest napisane, że oświadczamy, iż ten rower będzie używany na nasze potrzeby, nie zostanie sprzedany albo nie będzie przedmiotem jakiegoś handlu i ten rower można po prostu wziąć. Mam kilka takich rowerów i naprawdę jeszcze dzisiaj jeżdżę, byłem i w Częstochowie i gdzieś tutaj w okolicach Śląska, także takie 200-kilometrowe odcinki spokojnie na tym starym rowerze można pokonywać. Jak się jeździ na rowerze w lecie, później przychodzi jesień, później zima, to tak człowiek stopniowo przechodzi od tych ciepłych pół roku do zimnych i też zmienia odzież i w pewnym momencie dochodzi do wniosku, że skoro jeździł przez całe lato, jesień, to czemu miałby w zimie nie pojechać? I tak też jest w moim przypadku, że przyzwyczajenie spowodowało, może nawet i powiedziałbym, że więcej niż przyzwyczajenie, pewien styl życia, że obecnie ten rowerem jeżdżę wszędzie, zarówno do pracy, na zakupy, załatwiam różne sprawy, jeżdżę rekreacyjnie. Praktycznie mogę powiedzieć, że cały czas, niezależnie od pogody, jestem na tym rowerze. Jest coraz więcej ścieżek i są coraz lepszej jakości. Mamy świetnie zorganizowane połączenie pomiędzy właśnie centrum miasta a za Odrzem. Można pojechać na różne kierunki, zarówno tam gdzieś na Dambonia, jak i tutaj w stronę powiedzmy Bierkowic. Świetnie są zorganizowane ścieżki tutaj wzdłuż osiedla Armii Krajowej z jednej i z drugiej strony, ulica Pużaka, tutaj ulica Sosnkowskiego. Ulubioną moją trasą jest trasa wzdłuż Odry, wybudowana w ramach projektu Odra u rzeka w Opolu w roku 2010, prowadząca z amfiteatru do kąpieliska Bolko. To jest najfajniejsza trasa prowadząca przy samej rzece, w takim ładnym zacienieniu łęgów tych nadodrzańskich. No, uważam, że to jest taka najpiękniejsza trasa.